Jak się zaczyna, króliku? No ja zaczynam Aweja, ale to ja. A ja mówię, witajcie moi drodzy. A ty jak się przywitasz, Blocz? Możesz powiedzieć po prostu cześć, witam wszystkich i tak dalej, no. Siemaneczko. Z tej strony Blocz, jest ze mną dzisiaj znajomy królika i Szpaku. Szpakowski. Szpaku Szpakowski. Witam wszystkich. Dzień dobry, Aweja, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i gramy dzisiaj na Kaiserreich. Mamy taką wspólną kampanię, której postanowiliśmy, że każdy przejmie jeden z krajów Hiszpanii w czasie wojny domowej. I tak mamy karlistycznego szpaka, anarchosyndykalistycznego królika. Który wygra? Nie wygra. I królestwo Wlocza. No i oczywiście tutaj robimy tak, teraz mówię na sam start, robimy tutaj frakcję pod tytułem Zwierzyniec, czyli Królik i Szpak będą rzucali się na imperialistyczne Hiszpanię. Nie, robimy żadnych frakcji, nie robimy żadnych frakcji, się nie wygłupiamy. Każda droga do zwycięstwa rewolucji jest dobra, zaufam. Czyli mówisz, że powinniśmy tak jak na wczorajszej próbie najpierw zniszczyć rząd w Burgos? No wiesz, no tak wyszło, ale dzisiaj może być inaczej. Dobra, warto dodać, że gramy na spolszczeniu od polskiego zespołu tak Kaiserreich. Linki do tego modyfikacji macie w opisach, zakładam, chłopaki też rzucili. Tak, u mnie też będzie wszystko po opisie. Też będzie wszystko. Oraz warto dodać, że jeżeli chcecie dołączyć do polskiego zespołu Kaiserreich i pomóc w tworzeniu spolszczenia, to również macie link do formularza, chłopaki tam potrzebują wsparcia, bo jest troszeczkę mało, więc jak chcecie pomóc, zapraszam. Naprawdę dobrą robotę. Wy chłopaki też w filmikach wrzucacie te formularze? Tak. Jak to słyszałem, sobie do tego linki wrzucę. No, jeszcze podkreślić chciałem, że jak ktoś zobaczy tutaj śmieszki, memy typu Królik Szpaku, w Loczy umierają, mają downa lub coś, to to jest... To jest właśnie to spolszczenie. Tak, to jest to spolszczenie. Spolszczenie chłopaków z polskiego zespołu Kaiserreich i nie martwcie się, to jest tylko na dzisiaj, na specjalną prośbę można powiedzieć. Dokładnie. Ja rączki mam tutaj, ja nic nie prosiłem. A ty 50 z respionego sprzętu, ale... to nie. Nikt nie widział. Co kurde? Dobra, bo w sumie możemy odpozować, nie? Bo mamy do 15 czerwca takie niepisane zawieszenie broni. Tak, dokładnie, dopiero 15 czerwca startujemy po to, żeby się ustawić na granicach. Włoskie wsparcie, doskonale, to się przydam. 5 odcinków, wojnę kupową. Spadek stabilności niestety tam spada, no i to jest ten największy królik ma dojść, tak? Macie fajny wygląd jednostek, a ja mam jakiś podstawowy. Tak, pokaż. No, ty masz jaki typ. Ty masz chyba od faszystów. Spójrz na trójgranicze. Czekajcie, ja królik ma dojść. Tak, górnicy powstają, dziękuję. Nie, ja niedobór sprzętu. Czekaj, tak, potrzebujemy tej broni. Potrzebujemy, dawajcie. Co prawda będę marnował siłę polityczną, ale niestety to jest potrzebne. Od razu mówię, że tych template'ów milicji, które dostałem, nie mogę zmienić. Piechota ogólnie kulturowa, dopasowana do regionu iberyjskiego. Mam 400, to jest naprawdę... O, jest meksykańskie wsparcie. Mam kulturowo dopasowaną do regionu iberyjskiego. Nawet Portugalia ma lepsze mundury niż ja. Chłopaki mają. Mi się zawsze karakterystyczne mundury podobały i czapeczki ze zwajów. Znaczy takie berety czerwone. O, czerwone berety. Słuchaj, dogadam się. Wiecie co? Najciekawsze będą bitwy powietrzne. Tak. Bo każdy będzie na każdego. A dostaliście flotę? Nie. Nie widziałem, żebym dostał flotę. A jak teraz już nagrywasz, to możesz zobaczyć sobie tą flotę, zwłaszcza te dwa pancerniki są takie ładne. Właśnie, ja mam jeden pancer. Nie, ja nie mam. Nie, ja mam dwa pancerniki. Dobra, masz rację. Podobają ci się nazwy? Już się boję sam zmienić. Widzę. Co zrobił? Znajomy królika. A, szpaku. Znaczy, bo miałeś dwa pancerniki, to jeden nazwałem znajomy królika, a drugi szpaku. Powiedziałem to właśnie. Czemu zapomina się o biednym Szpakowskim? To taka cały człon jest, Szpakowski. Ale jest ograniczenie na limit słów. Ale wszystko dobrze, bo... A, jasne, rozumiem. Potem ucina i są takie kropki, to brzydko wygląda. Jasne, czaju. Dobra, już koniec rozejmu za 4 godziny. No i tylko będzie miłość. Uwaga, no. I teraz się zacznie wielkie pojedynki. Kto gdzie kogo sadzi? Oj, już się wbija we mnie, no. No tak po przyjacielsku, tak. A nie, to się bawi bronią. Czekaj, gdzie mam jakieś wojska. Ja za mało wojsk. Będzie ciężko, zaufajcie mi. Będzie cholernie ciężko, żeby to wybronić. Bo ja mam bardzo słabą armię. Tak beznadziejnie słabą. Co zrobię. Tak bardzo, bardzo słabą mam armię. I to jest ciężkie, zaufajcie mi. Podejdziesz sobie tutaj. Dzisiaj widzę, że tak sobie trenujesz jednostki, zdobywasz doświadczenie wojskowe. W sensie ja? No. No nie, no ja tutaj robię sobie drogę na Burgos.
A, okej. Okay. No to powodzenia. O, Liberia zdechła. Pokażcie chłopaki. Może być tak, że po prostu będę się skupiał na rozgrywce, bo to jest naprawdę ciężko, bo mam bardzo słabą armię. Naprawdę. Ja dostałem jakieś imię coś od Portugalii, ale to przypadkowo przeklikałem, bo musiałem kliknąć i no niestety... Pamiętajcie, bez ochotników gramy, nie? Tak, tak. Bez ochotników, ale sprzęt przyjmujemy. Tak, sprzęt przyjmujemy. My już dostaliśmy to wsparcie wojskowe, ty wlocz jeszcze nie masz, widzę. Dostałem od Ameryki Lindlisa. Tak? Od pacyficznych. Boże święty, nie daj się, sami się tłuką to jeszcze. Nie, właśnie oni mają pokój. A, czyli oni mają pokój, oni się nie biją. Oni nas skrywają pokój, lol. Skontrolujemy dywizję. Kurde, nie przebije się, fuck. Dobra, to trzeba cały czas obserwować ten front z królikiem, bo taki niebezpieczny się robi. Gdzie to? Nie przejmuj się, no kurde, podesłał dywizję. No na laika nie trafiłeś. No, zrobi się wojna po Zecejda, no kurde, no. Co zrobisz? Mój Austria umiera. Ja będę się na was gdzieś zdesantował, tymi spadochroniarzami i tak dalej. W ogóle czy wytrzymacie wojska w stolicach? To mi ciekawi. I tak nie mógłbym się nadrzucić. Masz spadochroniarzy w ogóle? Ej, czekaj, bo właśnie zdałem sobie sprawę, bo on jako jedyny ma flotę, nie? No właśnie, też to sobie teraz uświadomiłem. Tak. I to może być cholernie nieprzyjemne. Królik nie spuszował jedną prowincję. Gdzie? Ja cię spuszowałem? A wy czy macie wojska na tym? Na linii odwrotu, czy jakoś linii frontu? Bo jak linii frontu... A nie, może dać linię frontu całą, okej. Okay. Ja robiłem na linii odwrotu, właśnie zmieniłem na linię frontu. No właśnie, bo wcześniej się nie dało, bo nie miałem z każdym wojny i mogłem robić tylko dla tych. Co tu jest? Tu jest, mamy milicję. Milicję sobie mógłbym zrobić jeden. Ty masz sprzęt na robienie dywizji? Kurde, burżuj. No. Co, nie? Mówię, że on jest najniebezpieczniejszy, jeśli o to chodzi. Ja mam tylko 800 karabinów. Ja w ogóle nie produkuję tylko karabinów. Dobra, pierwszą prowincję zdobyłem, a jak u was? Ja wybroniłem moją prowincję. Chyba, że samoloty mi wszędzie latają nad głowami. Oj tam. Ej, no to jak to jest, że wy we dwóch atakujecie moje dywizje? Proszę zostawić to. Jak to? Ja atakuję ciebie i jednocześnie tej kolegę. O. On mnie też atakuje. O, jest teraz ten. Nie mów więcej o kupowaniu. Jest, spoko, dostałem teraz ten event. Wszyscy mnie bardzo lubią, okay. I chcą wysłać karabiny. Będziemy atakowali tutaj głównie, bo tu są równiny. Ale widzę, że nawet te równiny niewiele dają. Mam za słabą piechotę. Naprawdę słabo. Macie kurde, bo oni mają 9 dywizji w piechocie. Jakie cwaniaki, rzucają się na ja mnie. Mam 6. Tylko najgorzej to będzie z tą flotą. Dlaczego ty masz flotę, a my floty nie mamy? Gdzie są moje statki? Nie, może jakieś kajaki zbuduję na przykład? To jest dobry pomysł. Zbuduj. O właśnie, ja mam jedną stocznię, bo przed wojną mi to budowaliśmy. Gdybym miał też, to konwoje mogę budować chociaż, handlować. Tak, ja też mam jedną stocznię i konwój robię. A to ja buduję niszczyciele. 700. Najgorsze jest to, że ja mam jedną militarkę, oni mają po 3. I ja jedyne karabiny, jakie mogę zyskać, to są te z eventu, więc bogato, to jest straszne. To będzie naprawdę. Tak, Francja z Afryki mnie wspiera, dziękuję. Aktorat. Francja z Afryki cię wspiera? A tak, tak. No co, poszła monarchię, czy jak? Zobacz sobie szczegóły u siebie, jak klikasz na swój kraj i szczegóły. O, Włosi wspierają. A, o to chodzi, tak, u mnie to mnie spodziewa. Okay. Tak, Portugalia. Ja niby najlepszą o 1% pomoc, ale to jest niby. Okej, okay, to go spuszujemy, tylko zobaczymy jak to wyjdzie. Tu mnie trochę niepokoi to, że tu się przebija. Wydasz Barabasz. Podeślemy. Dobra, przepchałem się przez dwie dywizje, a wy czym się możecie pić? Dobrze idzie. No, ja też tak uważam. Jaka interesująca wojna. Przypomina mi się 2014 rok. A tam ja się dobrze bawię. Tutaj wszystkich was rozbroję, chociaż widzę, że teraz wszystkie siły zła się rzucają na mnie. Nie. Wiem. W ogóle bot u mnie zaczął robić szkołę zmasowanego ataku. Zasypię was moją siłą, manpowerem. A to dziwne, bo mnie też chciał robić ten zmasowany atak. A ja zaraz zobaczę. A, czemu no tak, ma takie no, bonusy? Jak bot rządził, zapomniałem. Aha, bo inne organizacje a mogą ja uzyskać. Mam z kolei... Kurwa, no czemu ja mam taką beznadziejną armię? Dlaczego?
dobra. Jakie w ogóle są straty w tych wojnach? To mnie bardzo ciekawi. No królik w ogóle nie szanuje ludzi, potem ja, a na końcu Vlocz. No ja głównie obronnie gram. Tak, tylko Vlocz, jakby mógł, to by pewnie nas zasypał fortami. Znaczy, bo albo ja szybko wygram, albo zginę marnie. Znaczy... A jak to było przed nagraniem? No, no to dobra, pozbędę się... Ja, przepraszam, ja przed nagraniem przegrałem z botem prawie. Znaczy, bo... jak ja grałem z botem, to ja u siebie to wygrałem, ale no kurde... To nie jest prosto. To są takie szachy teraz, my tu mamy takie naprawdę szachy, żeby zacząć... Nie dać się przypadkowo... Najlepiej to teraz tak zagadać przeciwnika, żebym przeciwnik tak wiedział. Słuchaj, Szpaku, co tam u ciebie? Jak życie? Bardzo dobrze. A u ciebie, Krodniku? A, też porządeczku. Bo ty jesteś na studiach, nie? Co studiujesz? Ja sobie prawo studiuję. O kurde, który rok? Drugi. O, to czekaj, ty, skoro ty jesteś drugi, no, to jesteś rocznik 9-1, tak? 9-6. 9-6, a ty jesteś rok młodszy ode mnie. No widzisz, jak się zgrywa. No, dokładnie. Dobra, tutaj nic nie zrobię. Tylko wiecie jak... A u ciebie w Vlocz co tam? Nie zwracaj na to uwagi, że... Co? Czy ty masz milicję, lol? Ja nie wiedziałem, że ty masz milicję. No, mam szablon na milicję. Musiałem coś na szybko zrobić, żeby królik mnie nie przepychał. A ja dostałem milicję od tych wszystkich moich ziomków syndykalistycznych i najgorsze jest to, że ja nie mogę z tą milicją nic zrobić, ani jej usunąć, ani template'ów jej zmienić, więc muszę na tej milicji polegać. Ludzie walczą za moją sprawę, ale do czasu jak są milicją. Jak chcę z nich zrobić zawodową armię, to się na mnie obrażają. Tak? Tak jest? No, tak tolerowo trzeba wytłumaczyć, że nie mogę tych template'ów zmienić. A, no w sumie... No to u mnie są milicjanci, to są biedni wieśniacy w kraju, przywłaszczeni siłą syndykalistów. No i postanowili, że się przyłączą do mnie. To tak, też tak mogę wytłumaczyć lorowo. A w ogóle... Nie, u mnie gra fajna muzyka. Pogłośnij ją sobie jeszcze. No to u mnie leci międzynarodówka, proszę państwa. U mnie 1800... Over... Czekaj, ktoś to over... Okej, okay. Będzie ciężko, wróci ciężko. Będzie. A, ta! Muzyczka ta. Kurde, może mnie tu przepchnąć? A, fajne to jest. Może, ale nie musi. A w ogóle mogę robić jakieś cele? Nie mogę robić żadnych celów. Nie, nie mogę, to jest przykro, że nie można robić. Bo nikt nie może z nas robić. A w ogóle masz jakieś drzewko jako syndykaliści? Znaczy po wygranej wojnie mamy drzewka, ale też takie ubogie. A czy to jest... No właśnie widzę, że tam ubogie są strasznie te drzeweczka. W ogóle ja gdzieś kiedyś tam słyszałem... W ogóle kiedyś tam słyszałem, że ma być nowe drzewko albo dla jakiegoś państwa gdzieś tutaj w Ameryce Południu, jakieś te Centroameryka, coś jakieś. Jakieś malutkie państwko ma dostać własne drzewko. A kilka ich ma dostać. W ogóle twórcy Kaisera się są z tego, z Ameryki Południowej, nie? Z całego świata. Oprócz Polski. No to mnie jakaś z Zimbabwe, Botswana ma. Nie, ale właśnie gdzieś czytałem, że chyba... Ale tak, że początkowo pochodzi z... Że początkowo pochodzi z Ameryki Południowej, dlatego jest tak dużo celów na właśnie Amerykę Południową. Kurde, widzę, że tam twarde pojedynki trwają na tym południu. Kurde, nie ma obijania się. No wiadomo. Kurtka wodna, nie zdążyłem. Tak widziałem to. Nie przebije się, kurde, im dłużej wojna będzie trwała, tym gorzej dla mnie, no fuck. Dobra, nic nie mogę zrobić, jedną prowincję zdobyłem. A Vlocz sobie może czekać, on może sobie... O kurde, ale tam poszło, coś szczeliło tam u ciebie, Vlocz. Weź tam przerzuć więcej dywizji. Słuchaj, masz wyłom. No właśnie, nie przerzucę, jest dobrze. Wyłom masz, Vlocz, ratuj! Na Madryt ci wejdą. Ja cię obronię, daj mi przejście, spokojnie, Vlocz, ja cię obronię. Dobrze, jest dobrze, nic nie rób. Otoczę cię kołderką miłości, obronię Madryt. Nic nie rób, Vlocz, nie słuchaj go, to syndykalista. Może jestem syndykalistą, ale jestem z tego dumny. Dobra, ty się już nie rzucaj. Może jestem liderem, ale mam ładnego wąsa, tak? No coś chyba tego. No jeszcze mnie atakuje dziadek, ja chcę mu pomóc, to jeszcze bym się bije. Ty chcesz tylko po prostu Madryt na czerwono, bo uważasz, że Madryt jako czerwony jako kolor miłości, prawda? Patrz, no już Madryt obok siebie ma czerwoną gwiazdę, to jest znak. No i Burgos też.
Nie. Dobrze. Jeszcze lotnisko chcę mi znaleźć. No nie wiedziesz na tą. W ogóle jak mam trzy lotniska. Kto w ogóle ma na zielono w powietrzu? To jestem jeszcze ciekawy. Kto ma przewagę? Ja mam na czerwono, czyli dobrze. Hech. Czyli mówisz, że chciałbyś czerwone dymki? Nie. Dymki to akurat czerwone dla was zostawiam. O, już nie dostaję wsparcia od Portugalii. Szkoda. Ponieważ zaraz ci Galicja będzie chciała zajmować. Cholera jest to. No i tak to się właśnie wygrywa. Ja to muszę obserwować cały czas ten front królika, niby patrzę teraz sam uwlacza co się dzieje, ale co... Bo ja u ciebie mam tak fatalnie do przewania, uwloczam tylko jakieś tam pojedyncze równiny. No ja właśnie też szukam po łąkach. Kur, no i dosłownie, ja pierdzie. Ale fajny ten mod do Kaiser Age Music. Nie odpalałem go wcześniej. Dobra. Da się to wygrać. Ale, że nie, wy dostawaliście może być do 5 ochotników, bo ja nie. Nie. No jak to jest 82, jedna dywizja się broni, nie przepuszczujesz jej? Dobrze, może powiedzieć nawet. O, jest sprzęt. Dalej karabiny. Karabiny, panie. Szkul jakby co. Dwie dywizje, pyk. Jak dwie dywizje, szkolimy. Ale widzę, naprawdę, wydaje się na tym, koło Murcji. Koło Burcji, Lama, Grenady, to się ma co nam zabijać i walczyć ze sobą. No my się tak lubimy. I nie wiem czemu ty trzymasz paku mnie tyle dywizji na granicy, przecież ja jestem niegroźnym syndykalistą. Możesz a może to puszczę w ogóle w otwartą granicę, Burgos wita, ale Burg ma zieloną, więc... Zielony ci się nie pasuje. Dobra, najważniejsze... Ja tak sobie chwilę tam tylko jeden front, drugi front, jeden front, drugi front. I tak na zamianę. A jak w ogóle wyglądają straty? Kurde, ja już nie szanuję ludzi. Ja nie wiem. Przydałyby się czołgi, bac. Wiedziałem, że to powiem. Bacę, wiesz co robić. Żadnych czołgów. Ale nikt nie powiedział, że nie możemy ich produkować. No jak zrobisz dobrą dywizję pancerną, to się poddam, serio. Właśnie odsunąłem czołg. Dobra, wy się tutaj wybronicie. Macie panie, czego ja nie produkuję? No mówię, artylerii, to szuk, ja nic nie mogę produkować. Królik trzyma trzy. A dlaczego królik ty trzymasz taką ogromną armię przy mojej granicy? No bo ty trzymasz ogromną armię przy mojej granicy. Nie, bo ty ja trzymam, bo ty trzymasz. No to. A ja lubię. To jest zaufania i z tymi wojskami. No dobra, wycofam jedną dywizję w ramach naszej przyjaźni, patrz. Dobra. I ty też wycofaj, ja ale nie, no z tej samej prowincji równolegle wycofaj. A gdzie? Z której ty no tam cię trzymasz jedną dywizję, też ją wycofę. A dobra, no ale ta, którą wysłałem, to też sąsiaduje swoją, więc... Ale no nie o to chodziło, no. No, wysłałem... Czekaj, bo ty mnie zagadujesz, tu w locz mnie puszuje, wy współpracujecie, to wiedziałem. No wiadomo, dlatego go atakuję prowincjami. U mnie jest tylko przerzucenie kamerki, lewo, prawo, lewo. No, u mnie jest dokładnie to samo. Lewo, prawo, coś by tutaj... Oho, jest pewien słynny królikowski. A czemu w ogóle znajemy królika? To co tego? Przyjaciele i znajomi królika? Skupi się Puchatka? Jeszcze raz, co? Znajomy królika pochodzi od znajomy i przyjaciele i znajomy królika? Nie. To kompletnie nie ta historia. Kiedyś ją opowiem. Nie, milion subów, coś takiego. O, na milion subów, słyszycie? Na milion subów mamy nową historię. Dokładnie. Ja wiem. Nie miałem pomysłu na nazwę sklepu pierwszą lepszą. Tak, Włącz. Włącz to mi się kojarzy takie... Włącz, jako taka dawna forma za komunizmu było ten. Znaczy ja mam małe polonickie, to mi właśnie opowiadała. O! Ja mam polonickie, to mi opowiadała, że... Dlaczego ludzie mówią, że włącz? Dobra, pobronimy się, bo ja nie mogę nic zrobić, weź 6 tysięcy. Powiedziała, że to już się rodziło tam kiedyś za komunizmu i po prostu ludziom się nie chciało inaczej mówić. Po prostu byli leniwi. Kurde, tu jest dobra prowincja do puszowania, ale to są góry, no? Kurde. Nie jest problem. Taka ciekawostka na dzisiaj. Sprzętu też mało. Tutaj ci bronią konie na betonie. O ty, dwa cywilniaki jadą, o panie.
Konie idzie. O, to jest łąka. Kurde, do Madrytu na sam. Do Madrytu to mam samą łąką. Tak, to nie martwi. A ja już prawie nie mam samolotów, a jak wy? Jeszcze moje eskadry latają. Ej, czemu moje samoloty są takie beznadziejne? Bo latają nimi farmerzy. Aha. Nagle wszystko stało się raz. No ja powiem, że jest dobrze. Mam 113 ustawionych na loty strategiczne, 69 na... Nie wkurza, ile ty masz samolotów? ...parcie i 24 na niszczenie samosilców. Dobra, ten sprzęt mnie troszeczkę ratuje. Dobra, 4 dywizje, zawsze coś. Możesz to wystawiaj. A wie panie, już w walce się doszkolicie. Muszę jakieś przepchać. A jak ten królik? Królik to umie spokojnie. W ogóle Panama wypowiada wojnę z Ameryką. W ogóle fajnie jest ten zrobiony dubbing, może. No dubbing w pewnym sensie też. Spolszczenie. Tak, tak. No. Chłopaki naprawdę się przykładają do tego. No, mówię. A graliście kiedykolwiek w Brazylią? Nie, nie, nie. Nie zdarzyło mi się. Z tego co wiem, to oni mają tam zrobić w ogóle jeszcze jakąś wojnę domową w Ameryce, jakieś Patagonię, Argentynę i tak dalej, ale to w planie... No wlocz, no weź, nie atakuj. Bądź kolegą, nie dokuczaj.